Niewątpliwie jest to zespół, w którym są zawodnicy o określonym potencjale, natomiast problem polega na tym, że tych zawodników jest bardzo mało. W tym momencie tylko 12 piłkarzy z pola, jeden bramkarz. Nie chcę też tutaj wracać do przeszłości, zadawać pytań, dlaczego tak się stało, że ta kadra nie została utrzymana. Jest to szereg, uważam, różnych problemów, błędów popełnionych przez lata. No ale nie poddajemy się, ja jestem optymistą, uważam, że skoro jesteśmy w takiej dramatycznej sytuacji, to teraz może być tylko lepiej. Ja zrobię wszystko od jutra, od pierwszego treningu, aby ta drużyna miała swój styl gry, abyśmy mogli cieszyć się wszyscy właśnie dobrą grą drużyny. Wyników obiecywać nie mogę, nie będę tutaj przepowiadał przyszłości, wróżył z fusów, natomiast mogę obiecać, że drużyna będzie grała dużo lepiej, będzie grała zupełnie inaczej, będzie grała efektownie, ofensywnie. No i to jest, myślę, też to, co będzie cieszyć kibiców w Sanoku, bo przecież taką piłkę w wydaniu drużyn europejskich dobrze się ogląda, więc dlaczego mielibyśmy w Sanoku nie mieć też drużyny grającej dobrze, ciekawie i ładnie dla oka. Dla mnie nie ma granic, jeśli chodzi o to, co jest gdzieś tam ponad nami. Ja nie chciałbym w perspektywie, po to też tutaj przyszedłem, żeby Stal grała w trzeciej lidze, bo uważam, że z taką sumienną pracą jest wszystko możliwe. Nie chcę tutaj niczego deklarować, natomiast tak jak powiedziałem, ja jestem człowiekiem ambitnym. Sam mam ambicje pracować na wyższym poziomie niż trzecia liga i dlaczego miałbym nie pracować tam ze Stalą Sanok? Tego sobie życzę, tego życzę też chłopakom i przede wszystkim prezesowi, który tutaj łoży na ten projekt pieniądze, który jest zaangażowany. Widzę, że zachowuje się naprawdę niczym prezes, można powiedzieć, który jest jednym z nas, bo z prezesem też rozmawiam praktycznie codziennie wiele godzin, snujemy plany, różne sprawy organizujemy i wierzę, że nam się uda przeprowadzić Stal przez te bardzo, bardzo trudne czasy, a wtedy będziemy mieli satysfakcję, że rzeczywiście zrobiliśmy coś dla tego miasta.